Jeszcze na chwilę wracamy do Polski. Polscy producenci warzyw, mimo zapowiedzi ministra rolnictwa Marka Sawickiego, nadal nie mogą wysyłać swoich produktów do Rosji. Polska była w gronie pierwszych trzech krajów, które mogły sprzedawać warzywa do Rosji. Tymczasem Moskwa nadal polskich ogórków i pomidorów nie chce. Sprawą zajął się unijny komisarz do spraw zdrowia John Daly, który ma wyjaśnić, dlaczego Rosjanie blokują polskim producentom eksport warzyw. We wtorek pierwsze po zniesieniu embarga polskie ogórki i pomidory miały wjechać do Rosji, ale nie wjechały. Tamtejsze służby celne zatrzymały transporty na granicy. Rosyjskie władze, mimo że w poniedziałek uznały polskie warzywa za bezpieczne, to niespodziewanie zmieniły decyzję. Na razie przyjmują produkty tylko z Belgii i Holandii. Minister rolnictwa Marek Sawicki interweniował w tej sprawie w Brukseli. Jeśli nie będziemy mieli stosownych wyjaśnień, stosownych uzupełnień, to oczywiście też nie zasypiamy gruszek w popiele i próbujemy również kontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem Rolnictwa Rosji. Jednak to może być mało skuteczne. Dariusz Sopków, były zastępca ambasadora Polski przy Unii Europejskiej, przypomina, że w 2006 roku, kiedy Rosja również wprowadziła embargo na polskie warzywa, wówczas rząd Jarosława Kaczyńskiego zmobilizował całą Unię do stanięcia w obronie naszego eksportu. Ustalono wówczas, że Federacja Rosyjska nie będzie rozwiązywać spraw embarga z poszczególnymi krajami, ale że embargo na jeden kraj jest traktowane jako embargo na całą Unię Europejską. I to był wielki sukces. Tymczasem polscy producenci warzyw są zdezorientowani. Według Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zamknięty rynek rosyjski to rocznie strata dla Polski w granicach 1 miliarda euro. To są pieniądze, które mogą doprowadzić do ruiny kilkaset tysięcy gospodarstw. Jeżeli nie nastąpi lada godzina wznowienie eksportu, to ten rok dla eksporterów jest stracony. Wstępnie rozmowy Sawickiego z rosyjskim ministrem rolnictwa mają odbyć się jutro. Można odnieść wrażenie, że to taka musztarda po obiedzie, kiedy był czas na to, żeby rozmawiać z Rosjanami. Wtedy tych rozmów skutecznych nie było. Wytyka Marek Wikiński z SLD. Rosja jest drugim po Unii Europejskiej importerem warzyw i owoców, dlatego można przypuszczać, że decyzja Rosji ma drugie polityczne dno, uważa Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister rolnictwa. Jest to pokazanie miejsca w szeregu dla Polski w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Z kolei Platforma Obywatelska liczy na to, że w rozmowach z Moskwą pomoże objęcie za dwa dni prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Polska, która w piątek przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, będzie miała znacznie silniejsze możliwości nacisku na stronę rosyjską. Utrzymanie embarga na warzywa stawia po raz kolejny pod znakiem zapytania stosunki polsko-rosyjskie, rzekomo bardzo dobre, jak twierdzi rząd i politycy Platformy Obywatelskiej. Tymczasem rolnicy, którzy stracili uprawy warzyw przez epidemię bakterii Escherichia coli, mogą domagać się odszkodowania, mówi Bartłomiej Kulisz z Agencji Rynku Rolnego. W terminie do 11 lipca mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia. Do tej pory polscy rolnicy złożyli wnioski o rekompensaty w wysokości ponad 56 milionów euro. Komisja Europejska chce przeznaczyć na odszkodowania w sumie 210 milionów euro. Pieniądze będą wypłacane do połowy października.